W młodości byłem człowiekiem zawsze bardzo poszukującym. Miałem przeróżne pasje. Trenowałem boks, karate, piłkę nożną. Uwielbiałem układać kostkę Rubika, interesowałem się iluzją. Więc, jak wspomniałem, zawsze czegoś szukałem w życiu. Choć na początku nie do końca wiedziałem, co to miałoby być. Być może po prostu szukałem szczęścia. I jeżeli chodzi o moją relację z Jezusem, to patrząc z dzisiejszej perspektywy, uważam, że jej z pewnością brakowało. Pomimo tego, że byłem człowiekiem pobożnym, uczestniczyłem w zajęciach religii i byłem bardzo dobrym uczniem, uczestniczyłem w coniedzielnej Eucharystii, korzystałem z sakramentu pokuty i pojednania. Jednakże zawsze chciałem zostawiać Jezusa poza murami Kościoła. Nigdy nie chciałem Go zabierać do swojego życia, aby cokolwiek On tam zmieniał. Ponieważ miałem swój plan na życie. Chciałem iść na studia oficerskie i służyć w wojsku. Te plany utrzymywały się od czasów mniej więcej gimnazjum aż do drugiej klasy liceum. Wtedy pojawiły się pewne komplikacje zdrowotne, które utrudniały mi, a wręcz uniemożliwiały pójście na studia oficerskie. I wtedy zacząłem się zastanawiać, co mógłbym zrobić ze swoim życiem. Takim ważnym momentem były rekolekcje wielkopostne przed Wielkanocą. Wtedy pewien kapłan, który mówił wtedy homilię, mówił, że powinniśmy się zastanowić nad tym, co robimy z naszym wolnym czasem i ile z tego czasu poświęcamy dla Pana Boga, ponieważ to pokazuje, czy Pan Bóg rzeczywiście jest w naszym życiu na pierwszym miejscu. I wtedy po bardzo szybkim rachunku sumienia zorientowałem się, że Bóg tak naprawdę nie jest w moim życiu na pierwszym miejscu. Pomimo tego złudnego poczucia, że jestem człowiekiem pobożnym, Jezusa tak naprawdę w tym życiu nie było. Miałem wtedy bardzo proste postanowienie, że będę codziennie uczestniczył w Eucharystii. Stwierdziłem, że nie jest to dużo czasu, a w ten sposób być może otworzę się na działanie Jezusa i Ducha Świętego. I tak się stało. Codziennie uczestnicząc w Eucharystii, zaczęły budzić się we mnie pragnienia, których wcześniej nie widziałem. To pragnienie było bardzo nieokreślone, ponieważ było nim służba Panu Bogu. Niestety nie wiedziałem, w jaki sposób miałoby się to odbyć, w jaki sposób miałbym poświęcić swoje życie dla Pana Boga. Pierwsze moje myśli gdzieś biegły w stronę zakonów, jednakże po rozmowach z księdzem proboszczem wstąpiłem ostatecznie do seminarium. Pierwszy rok formacji przebiegł dobrze w seminarium, jednakże po pierwszym roku pojawił się bardzo poważny kryzys. Kryzys, który przerósł mnie w tamtym czasie do tego stopnia, że podjąłem decyzję o rezygnacji z seminarium. I żyłem z tą świadomością gdzieś przez miesiąc wakacji. Próbowałem sobie już układać życie po swojemu. Szukałem studiów, na jakie mógłbym iść. Szukałem też pracy. Jednakże ostatecznie zostałem w seminarium, co nie było dla mnie łatwe, jak już wspomniałem, ponieważ musiałem toczyć wtedy naprawdę bardzo ciężką walkę. Zostałem w seminarium i drugi rok formacji również przebiegł dobrze. Jednakże wciąż nie było tej głębokiej relacji z Bogiem, która tak naprawdę rozpoczęła się od drugiego roku seminarium. Po drugim roku pierwszy raz uczestniczyłem w rekolekcjach ignacjańskich i tam po raz pierwszy naprawdę doświadczyłem żywego Boga. Tam doświadczyłem tego, że Bogu naprawdę na nas zależy. Że Bóg naprawdę mówi do nas każdego dnia, tylko my bardzo często Go nie słyszymy, bądź nie chcemy słyszeć, ponieważ nie chcemy, aby On cokolwiek zmieniał w naszym życiu. Chcemy bardziej spełniać nasze oczekiwania, aniżeli Jego wolę. I tak podczas tych rekolekcji też doświadczyłem głębokiej miłości Boga, która przede wszystkim wyraziła się w ofierze Jezusa. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian, że Jezus umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Ta myśl dziś bardzo mnie przygniata i nie potrafię tego w żaden sposób zrozumieć. Jezus umarł za mnie na krzyżu, dał się umęczyć wtedy, kiedy byłem grzesznikiem. On nie czekał na moje nawrócenie. On nie czekał i nie czeka na moje dobre uczynki. On mnie kocha miłością bezinteresowną już dziś. Takiego, jaki jestem dziś, nie taki, jaki będę jutro. Ze wszystkimi moimi słabościami, pomimo moich słabości i pomimo tego, że
noszę w sobie wiele lęków i wiele zranień. On chce wchodzić w to i to głęboko uzdrawiać. Wtedy i ta myśl nigdy nie była dla mnie powodem do zachowania jakiejś bierności wobec uczynków, wobec spełnienia dobrych uczynków. A wręcz przeciwnie, Jego miłość zawsze stawała się od tamtej pory największym motorem do tego, aby dążyć ku świętości, która jest pierwszym i podstawowym powołaniem, którym pragnę realizować w moim życiu. I podczas tych rekolekcji zacząłem również rozumieć, że to konkretne powołanie do świętości ma się realizować właśnie poprzez kapłaństwo.